Tak, kochani. Wszyscy jesteśmy jednym. Jesteśmy różnymi emanacjami tej samej jednej świadomości, najwyższej istoty, która stworzyła materię, szatana, wysłała najpierw Lucyfera, światło, swojego sługę, czyli taki samochodzik dla świadomości, tak jak my się poruszamy w naszych awatarach ciało, umysłach, tak Bóg, świadomość porusza się tutaj w świecie materii właśnie przy pomocy światła. Także Bóg nie jest światłem, to jest część, światło to jest część Boga, ale to nie jest Bóg cały. Cały Bóg to jest świadomość. Bóg nie lubi tracić energii, nie potrzebuje fajerwerków, nie potrzebuje światła. Światło to jest wydatek energetyczny. Cała materia to jest wydatek energetyczny. To trzeba najpierw energię włożyć, stworzyć, żeby powstało światło, potem światło stworzyło materię, szatana i szatan nas tutaj daje nam doświadczenia, a my albo go kochamy, wielbimy, pożądamy, albo go nienawidzimy i się na niego wkurzamy. Także czy tak, dajemy mu energię i go zasilamy. Dopiero wtedy, kiedy będziemy neutralni, będziemy po prostu, no szatan, no, materia, no jest po prostu doświadczenie i tyle. No, stworzyłem go po to, żeby mi służył, a nie żebym ja służył jemu. I na tym to polega. I właśnie świadomość stworzyła to doświadczenie po to, żeby podnieść samą siebie i podzieliła się na nieskończoną ilość części, czyli na nas. Bo Bóg, świadomość, to jest wielki, nieograniczony ocean energii, a my jesteśmy kroplami z tego oceanu. I każdy z nas tworzy sobie jakiś tam świat, jakieś doświadczenia, zbiera jakąś wiedzę przez te doświadczenia i potem to wszystko idzie do tej głównej świadomości. Na razie jesteśmy w iluzji oddzielenia, wierzymy w to, że jesteśmy oddzielni, że nie jesteśmy jednością. No ale ta droga właśnie polega na tym, żeby w końcu się obudzić i zrozumieć, że wszyscy jesteśmy jednym i gramy do tej samej bramki. Jeżeli nie zaczniemy współpracować, pomagać sobie nawzajem, kochać siebie, kochać bliźniego jak siebie samego, to szatan nas rozgrywa. Po prostu. Służymy szatanowi, jesteśmy szatanistami. Zasilamy go swoją drogocenną energią. Tak, kochani. Szatan to nic złego. Szatan to jest materia, to jest to doświadczenie tutaj właśnie, które przeżywamy po to, żeby zdobyć mądrość i przekazać tą mądrość do świadomości, żeby świadomość podniosła samą siebie. No takie jest nasze zadanie. Także pozdrawiam was, kochani, moi bracia i siostry w duchu. No i świadomości życzę.